Cześć, witam was serdecznie, moi widzowie. Wiem, znowu spóźniam się z odcinkiem, ale dzisiaj ruszam dalej. Dzisiaj mamy misję Głos z Niebios. 30% gry za nami, więc nie marnujmy czasu i... Co w ogóle mam... Po co mamy w ogóle iść? Zdobądź telefon satelitarny od Sergeja w restauracji Nikolaja. Dobra, no to idziemy. Mamy zdobyć telefon satelitarny. Tutaj pewnie nas będą atakować hordy nieumarłych. Pójdziemy sobie z buta. Przeszukamy plecak. Ostatnio mam tyle na głowie, że to masakra. Dobra, tutaj chyba nikogo nie ma. Tam były zombiaki, z tego co pamiętam. Może je jakoś ominiemy. Tutaj będzie dość sporo, ale no, mamy furię. Tam już chyba nam nie starczy. Muszę coś zjeść. Nie wstawaj, polecz sobie jeszcze. Jak widzicie, zombiaki mają 49 i 50 poziom. To jest zbliżony do mojego. Dobra, ale teraz to koniecznie muszę coś zjeść. Tyle jabłka, nie mogę żadnego wziąć. Paranoja. Tam jeszcze nie idziemy. Tu są zombiaki jeszcze. Tu mogą czaić się tarany, więc trzeba uważać. Tu w mieście Moresby trzeba bardzo uważać. Dobra, siekamy. Tu widziałem jakąś skrzynię. Co w niej jest? Pusta. O, zakłady mięsne. Jeszcze mamy 117 metrów z buta. O, kolejna skrzynka, ale dalej, no, mało rzeczy do żarcia. Więc ja tu mam z głodu umrzeć. Dobra, mamy kasę. Oj, z tego co dobrze pamiętam, to tutaj chyba będzie... A nie, jednak... Myślałem, że to będzie taran. Wow! Skąd ona? O, fajną maskę ma. Kurde, myślałem, jak to miasto to będzie bogatsze niż wyspa, a tu byk, wyspa była bogatsza. Kotka na dachu? Ja chcę tu wskoczyć. Uda mi się? Wow. Udało mi się wskoczyć na dach. Kotka na dachu. Pomóż mężczyźnie. Dobrze, to kiedy indziej? Wow. Gincie, ścierwa. O, mamy jedzenie i picie. Nie wiem, tutaj jest ta restauracja? Nie, dalej trochę. Dobra, jesteśmy w centrum, mamy... O, alkohol. No dobra, schowałem swoją broń, ale teraz tak, naprawiamy. Naprawiamy wszystko. Tutaj mamy jakiegoś zatrutego.
Dobra, mamy kasę, ale ten dym nam nie sprzyja trochę. Tu się palą gnoje. Dobra, mamy komisariat nawet policji. Ale to jeszcze nie teraz. O kurde, mam pomysł. Teraz możemy walczyć. Wow! Skąd oni się biorą? Wow, dużo kasy miał przy sobie. Widać, jakiś bogaty typ. Ale naprawdę, skąd oni się biorą, to nie mam pojęcia. Musimy iść tędy. Tędy nie przejdziemy, dobra. A jednak coś z żarcia tutaj jednak jest, ale to same batony. Dobra, tu będzie ta restauracja. Masakra. Coraz gorzej. Ale jeszcze nie ginę. Jeszcze tam jest typiara. Restauracja, tu gówno z żarcia. Poszła. Dobra, mamy tą restaurację. Mamy wejść do środka. Dobra. Nie ma tu nic ciekawego. O, nawet tego Jacka Danielsa nie mogę wziąć. Obejrzymy tą krótką wypowiedź. Dobra, i wykonałem to zadanie, czy nie? Tak, zadanie już jest wykonane, więc mamy punkt kontrolny. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Niestety odcinek nagram, znaczy wrzucę dopiero jutro. Albo jeszcze dzisiaj, jak zdążę, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda teraz to szybko zrobić, bo za niedługo muszę załatwić jeszcze jedną ważną sprawę. Nie mam tak dużo czasu ostatnio na nagrywanie tych odcinków. I za to was przepraszam, ale tutaj coś chyba niedopracowanie. Tutaj dym leci. No już nie. Dobra, mniejsza z tym. I chciałbym was zaprosić na mojego Patronite'a. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie w tym, co robię. Wiadomo, ja chodzę do pracy i też nie zawsze mam czas, żeby nagrać ten odcinek. Staram się go nagrywać systematycznie, ale ostatniego czasu, no, nie mam jak. Więc lekkie wsparcie by mi się przydało. Pomogłoby mi przede wszystkim. I wtedy byście mieli odcinki systematycznie nagrywane, ponieważ no nie musiałbym robić nadgodzin i bym mógł normalnie chodzić do pracy na 8 godzin i nie byłoby problemów z wrzucaniem odcinków. Miałbym czas na załatwienie spraw, ale również zapraszam was na moje dwa portale społecznościowe, jest to Facebook i Twitter o nazwie Ryoko Life. A teraz żegnam się z wami, do zobaczenia w następnych odcinku. Do zobaczenia w następnych odcinkach, tak. Przepraszam, ale jestem już za bardzo zmęczony, jeszcze przede mną trochę spraw do pozałatwiania. Jedna ważna, więc
Z mojej strony to na tyle. Dziękuję, że ze mną byliście. Dziękuję, że oglądacie te odcinki. Przypominam, że 5000 wyświetleń łącznych to cel na ten rok. Więc pomóżcie mi wbić. I jeżeli możecie, zostawcie kciuka w górę. To naprawdę motywuje do dalszego działania. A teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się serdecznie. Mówił Ryoko. Cześć!